Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj pokażę wam zamek i to nie byle jaki. Co prawda jeszcze nie zamek na 90-lecie, ale zamek księcia nietoperza. ...1997 rok, on właśnie wtedy zadebiutował. Z 6-1 elementów jest zbudowany, z 6-1 elementów naturalnie. No a ja przede wszystkim chciałbym podziękować mojemu ziomalowi Patrykowi z kanału Klockowizja, znanemu również jako Lego Pirate albo Bricks Pirate, albo jak zwał, tak zwał. Więc odsyłam was właściwie też do Patryka na kanał i też do jego sklepu na Bricklinku, gdzie możecie kupić całą masę klocków, figurek, akcesoriów, czego tylko sobie zapragniecie, bo ja stwierdziłem, że chciałbym wprowadzić was w klimat zamkowy. 3 sierpnia mam zamiar kupić sobie zamek i pewnie wam go pokazać. Może 3, może 4, nie wiem, chciałbym go złożyć już 3, na pewno będę jechał do Wrocławia, żeby go kupić. No a dzisiaj pokażę wam jeden z zestawów Patryka, który szczerze mówiąc jest rozłożony, jest w pudełku. W ogóle może wam pokażę to pudełko, żebyście wiedzieli jak wygląda. No przewróciłbym gruta, było blisko. Tak wygląda karton. Jest naprawdę piękny i co istotne, to będę miał naprawdę totalną podjarkę, jak będę składał ten zestaw, z tego względu, że wszystko jest rozłożone, jest instrukcja, pudełko jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. W ogóle widziałem, że można teraz ten zestaw w Polsce, były oferty za 2000 zł. Kawał hajsu, ale oddam, Patryk, nie martw się. No, to co, idziemy na stół, otworzymy sobie pudełko, poskładam zestaw i będziemy mogli troszeczkę cofnąć się w czasie. No dobra, nie ma tutaj takich emocji jak przy otwieraniu Mizbów, no bo pudełko już jest otwarte, ale zachowane jest naprawdę w niezłym stanie, jak na 25-latka jest spoko. Mamy smoka, mamy konie, mamy naprawdę sporo figurek, no i taką dość klasyczną bryłę zamku. Teraz już się tak nie buduje, ale naprawdę frajda ze składania tego zestawu pewnie zaraz będzie przeogromna. No i zobaczcie też jak to wygląda w środku, jak właśnie dawniej były pakowane zestawy, te największe, te, które sprawiać miały najwięcej frajdy, były po prostu pakowane w pudełka klasy premium. Nie ma co ukrywać, tak to właśnie było, teraz nie ma. I cytując Klockozaura, kiedyś było lepiej. No i mamy tutaj, chyba przez Patryka spakowane, w dwóch workach klocki, a tutaj jest też instrukcja. I zobaczcie, jak też kiedyś wyglądały instrukcje. Mamy 600 klocków. No w niezbyt wielu krokach do składania, one co prawda nie są liczone cały czas tak samo, więc mamy tutaj kilka mniejszych kroków po 20 razy budowania. I tak na dobrą sprawę to też teraz pokazuje jak jesteśmy traktowani trochę po krytyńsku, no bo momentami jest tak, że naprawdę duże zestawy mają tak piekielnie grube instrukcje. Teraz okej, 600 elementów to nie jest zestaw bardzo duży, to jest zestaw, który kosztowałby katalogowo pewnie 300 parę złotych, ale i tak ta instrukcja byłaby zdecydowanie większa od tej. No jeszcze może zerkniemy sobie na odwróconą część pudełka, mamy tutaj też taką alternatywną konstrukcję, możemy sobie przebudować ten zamek. No i co, idziemy w takim razie się bawić, no ja zaraz do was wracam i będziemy podziwiać to sentymentalne cudeńko. Ten zestaw się zestarzał, nie ma co ukrywać, bo gdyby postawić obok niego kuźnię, to ewidentnie nie miałby do niej startu. Ale czy kuźnia ma tyle aspektów zabawowych? Absolutnie nie. Mamy tutaj całą masę rzeczy, które możemy dźwigać, obracać, przesuwać, możemy uruchamiać zapadnie i to jest naprawdę rzecz absolutnie świetna. Sam zamek ma też 3 moduły, ja zaraz pokażę wam jak to wszystko wygląda, jak możemy to wszystko otworzyć, pozaglądać do środka. No to co, figurki na bok, a my eksplorujmy zamek. Może żeby było tak nieco przewrotnie, zacznę od tego najwyższego modułu, ale też powiedziałbym takiego najmniej bogatego, jeśli chodzi o objętość. No ale co my tutaj mamy? Wieżę, w której na co dzień możemy spotkać czarownicę. I zerknijcie, na samym dole mamy opcję
obracania ściany. No i tutaj mamy takiego Tylas na drugim, tam są jakieś magiczne zaklęcia, a z drugiej strony mamy kościotrupa, ale możemy też zrobić sobie taki trik, no i dzięki temu już kościotrup będzie w środku. Ale to nie koniec, bo patrząc dalej, tylko obrócę ścianę, bo ona już tak ma lekki opór. Zobaczcie, kolejny świetny feature. Mamy tutaj kryształową kulę, ja naciskam zapadnie i w środku pojawia się trupia czaszka. Tutaj w beczce jest schowana magiczna różdżka, no i dzięki temu mamy możliwość takiego bardzo nietypowego mechanizmu, żeby zobaczyć, jak ta głowa kościotrupa się wysuwa. Super sprawa w zestawie sprzed 25 lat. No i idąc wyżej, też tutaj nie brakuje kolejnych elementów zabawowych, no bo możemy sobie na przykład odpiąć łańcuch w tym miejscu. I zobaczcie, mamy tutaj też celę, którą możemy sobie odchylić, oczywiście schować w środku jakieś minifigurki, no i później z powrotem zabarykadować to łańcuchem. Nieco wyżej znajdziemy też skrzynię ze skarbami, w tym wypadku są to 4 groszki w różnych transparentnych kolorach, a na samej górze mamy taki punkt obserwacyjny, gdzie możemy przy użyciu tej lunety oglądać, co dzieje się dookoła. A, nie zauważyliście lunety, bo jej nie pokazałem, teraz możecie zobaczyć, akurat to myślę, że jest najmniej ciekawy element. No to co, wieża już sprawdzona, pora zapoznać się z dwiema częściami zamku. Tutaj mamy naprawdę dużą bramę, a nad wejściem możecie zobaczyć powiewające chorągwie. No jeśli chodzi o tę flagę, widać, że ewidentnie czas jej nie służy. Jest lekko zużyta, ale ma 25 lat. No i jeśli chodzi o samą bramę, to zobaczcie, mamy tutaj bardzo prosty mechanizm, bo jest po prostu łańcuch przypięty do roundbricka i ciągnąc za łańcuch możemy sobie dźwignąć bramę. Naturalnie można tutaj wpuścić smoka do środka. Po bokach mamy też nieco mniejsze bramy, które oczywiście można sobie tutaj otwierać i zamykać. No i jeśli chodzi o wnętrze, o cały ten dziedziniec, to tutaj za wiele się nie dzieje. Mamy tak na dobrą sprawę jakieś kosze, mamy bardzo wysokie filary, ale bardzo jest fajny i nietypowy mechanizm na górze, bo zobaczcie, mamy tutaj taki wielki garnek, w którym znalazły się dwa szare roundbricki. One oczywiście mają imitować, że będziemy komuś zrzucać na głowę kamienie. No ale jak to działa? Ono działa to w ten sposób, że mamy tutaj zapadnie i w momencie, kiedy opuszczamy ten klocek, no to wtedy z garnka te roundbricki się wysypią. To jest o tyle nietypowa rzecz, że jak najbardziej ten mechanizm działa w momencie, kiedy zblokujemy sobie ten klocek, ale wygląda to po prostu bardzo nieestetycznie. Ale jeśli chodzi o sam mechanizm, to ja myślę, że to było coś, co ja z kolegami, kiedy byłem w szkole podstawowej, wymyślaliśmy właśnie takie rzeczy z Lego, gdzie coś pracowało właśnie w taki bardzo prymitywny sposób. Gdyby ten zestaw pojawił się dzisiaj, naturalnie mechanizm pewnie byłby ukryty i tak dalej, no ale tutaj ten aspekt bawialności jest naprawdę na każdym kroku. W drugiej części zamku znajdziemy wielki tron, w którym oczywiście może zasiąść książę nietoperz. W tle mamy kominek, który też jest obracany, natomiast po co nim obracać, absolutnie nie rozumiem. Po bokach mamy też takie żółte barierki, które w tym momencie kojarzą nam się z LEGO City. Tutaj mamy też możliwość wejścia do środka i u góry mamy kolejny mechanizm. Zobaczcie, jest tutaj stołeczek i w momencie, kiedy pociągniemy sobie tu, cyk, zapadnia się uruchamia i ktoś spada na dół. I właściwie tutaj dzieje się najmniej, bo za wyjątkiem tego kominka, tego tronu, tutaj nie ma zbyt wielu atrakcji i szczerze mówiąc, to jest chyba, powiedziałbym, taki najmniej ciekawy element, jeśli chodzi o zabawę, no bo ta wieża mimo wszystko daje nam najwięcej frajdy, jeśli chodzi o wszelkiej maści zapadnie, rzeczy, które możemy otwierać i tak dalej, i tak dalej. O, i chyba właśnie zdałem sobie sprawę, że tutaj nie wpiąłem szarego klocka 1x2. No to co, przejdźmy w takim razie do minifigurek oraz zwierząt. Tak to kiedyś wyglądało, duży zestaw, 7 minifigurek, no i zobaczcie, jak one się prezentują. Chyba najciekawiej wygląda czarownica oraz książę nietoperz. Co do czarownicy, ma taką magiczną różdżkę, taką, która oczywiście w porównaniu do tych potorowych różdżek, które są niewielkie, no to nie ma chyba startu, ale mimo wszystko wygląda bardzo ładnie. No i tutaj też mamy ten taki dobrze nam znany element sukienkowy, nadruki, na torsiku, na nóżkach, no i głowa, która wygląda
komicznie. Myślę, że to jest idealne słowo, które opisuje tę postać. W przypadku księcia nietoperza mamy duży, srebrny, chromowany miecz. Mamy też charakterystyczny nadruk na torsie. Ja tych figurek miałem chyba 3 sztuki. Tak on wygląda pod maską. No i tutaj ma też taką laskę ozdobioną nietoperzem. A jeśli chodzi o rycerzy, no to mamy tutaj wojaków, którzy wyglądają dość różnorodnie i za to akurat bardzo duży plus. Te główki też pojawiały się w seriach pirackich, pojawiały się w westernie. No i szczerze mówiąc, to była taka wtedy bardzo duża uniwersalność, bo tych główek nie było tyle co teraz. Zawsze bawiły mnie te hełmy, bo kojarzyły mi się z Juggernautem z X-Menów. No i zobaczcie, jeszcze mamy tutaj w zestawie 2 konie. Ten prezentuje się szczególnie pięknie, bo dodatkowo jest fajnie ozdobiony 2 elementami. No i ten rycerz też jest całkiem niczego sobie, no bo zwróćcie uwagę na jego głowę, taką bardzo złowieszczą. Ma świetny hełm, który jest naprawdę bogato ozdobiony. No i jeszcze mamy tutaj takiego nieco skromniejszego rycerza na koniu. No i odsunę figurki na bok, bo jeszcze chwila dla niego, dla smoka, który bardzo mocno kojarzy się z krokodylami. Zdecydowanie te głowy są krokodyle, szczególnie górna część, która jest taka sama jak w krokodylach z Lego. Mamy tutaj takie transparentne, pomarańczowe, błoniaste skrzydła. Mamy też kawałek ognika, bo oczywiście smoki ziały ogniem. Mamy też ruchome przednie kończyny i dyndający jak u krokodyla ogon. Ja pamiętam, że jak byłem mały, to smoki bardzo mi się podobały. One były takie majestatyczne, no ale w porównaniu z tymi smokami, które pojawiały się później, ten wydaje się niewielki, ale ja sentyment mam do niego naprawdę ogromny. 25 lat temu w LEGO nie było tylu rodzajów klocków, które mamy dzisiaj. No i też dlatego zestaw, który pojawi się już niedługo z okazji 90-lecia, to będzie naprawdę konstrukcja zaawansowana. No, będzie też składał się z około 4,5 tysiąca elementów. Ten zamek jest zdecydowanie mniejszy, ale zobaczcie, jak w tamtych czasach stawiano na bawialność. Jak wiele współczesnych zestawów, które są skierowane do najmłodszych, jest pozbawiona właśnie takich rzeczy, które dają nam namacalną frajdę. Przecież zapadnie, bramy, różnej maści cele i tak dalej nie są rzeczą, która ciągle w tych zestawach się pojawia. Tutaj ewidentnie było widać, że jest to zabawka. Dzisiaj LEGO owszem jest zabawką, ale jest też czymś kolekcjonerskim, co po prostu można sobie kupić i powiedzieć: ja jestem kolekcjonerem LEGO, bo to brzmi dumnie, bo to brzmi, no nie wiem, ale nadal to jest zabawka i tutaj jest zaklęty duch lat 90. I możemy zobaczyć, jak to wszystko wyglądało wcześniej. Okej, może czasem jest tak, że kiedyś było lepiej, nie jest prawdziwe, bo na pewno nie było lepiej pod względem wizualnym, pod względem estetycznym i pod względem jakby konstrukcyjnym tych zestawów, ale pod kątem bawialności i takiej czystej dziecięcej frajdy na pewno było kiedyś lepiej. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć! We'll be right back.